Moi kochani, Ewangelii, którą rozważamy w dniu dzisiejszym, czytamy, że Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, tej, z której przedtem wyrzucił 7 złych duchów. Maria Magdalena poszła z tym swoim doświadczeniem do towarzyszy Jezusa, do apostołów, ale oni jej świadectwu nie dali wiary, słysząc, że to ona go spotkała i że Jezus żyje. Maria Magdalena nie była dla nich widocznie wiarygodnym świadkiem. Tak się zastanawiałem, dlaczego Jezus wybrał Marię Magdalenę na pierwszego świadka zmartwychwstania. Myślę, że rozpoznała Jezusa, doświadczyła Jego obecności, dlatego że miała wcześniejsze doświadczenie. Jezus uwolnił ją z mocy demonów. Święty Łukasz mówi o kobietach, które towarzyszyły Jezusowi, które Jezus uwolnił z mocy złych duchów i z ich słabości. Wśród nich była właśnie Maria Magdalena. Przeżyła coś takiego, co nie pozwoliło jej zapomnieć Jezusa. I kiedy go zobaczyła po zmartwychwstaniu, rozpoznała w nim tego, który okazał jej miłosierdzie. Kiedy czytamy ewangeliczne przypowieści o Bożym miłosierdziu, one wszystkie mają jeden wspólny mianownik. To jest jakaś niesamowita radość, które odczuwają ludzie uwolnieni z grzechów, z mocy złego ducha. Kobieta, która znajduje drachmę, sprasza sąsiadki, żeby podzielić się swoją radością. Dobry pasterz cieszy się z tej jednej owieczki bardziej niż z tych 99, które są w zagrodzie. Ojciec syna marnotrawnego wyprawia ucztę i mówi, trzeba cieszyć się, weselić z tego, że ten mój syn był umarły, a znów ożył. Inna kobieta, jawno grzesznica, bierze alabastrowy flakonik, rozlewa bezcenny olejek na stopy Jezusa, a potem ociera je własnymi włosami i całuje. Zgorszony faryzeusz Szymon nie może tego zrozumieć. Jezus mówi, odpuszczone są jej grzechy, bo bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Jutro niedziela Bożego Miłosierdzia. Moi kochani, to jest niesamowite, że radość wielkanocna zostaje w ten sposób przedłużona, że nie tylko możemy spotkać Jezusa Zmartwychwstałego, ale możemy spotkać Jezusa Zmartwychwstałego, który uwalnia nas z grzechów. A może trzeba powiedzieć, że każde prawdziwe spotkanie z Jezusem jest uwalniające. Jezus uwalnia nas z mocy zła, z mocy demonów. Kiedy przeczytałem dzisiejszą Ewangelię o Marii Magdalenie, przypomniałem się słowa z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Im większy grzesznik, tym ma większe prawa do miłosierdzia mojego. Według ludzkiej logiki powinno być odwrotnie. Jakaś zasada proporcjonalności podpowiada, że im mniejszy grzesznik, to jeszcze można mu darować. Ale to jest Boża logika, nie ludzka. Im większy grzesznik, tym większe ma prawa do miłosierdzia mojego. Weźmy sobie te słowa do serca. Jesteśmy w domu. Dostęp do sakramentu pokuty jest teraz ograniczony, ale może właśnie tu jest szansa, że może nie jeden z nas pochyli się nad swoim życiem, popatrzy na swoją przeszłość do dnia dzisiejszego, zawierzy całą przeszłość, wszystkie grzechy, zranienia Jezusowi, odda swoje serce pod moc działania Jezusa, wzbudzi w swoim sercu akt żalu doskonałego, wzbudzi miłość do Pana Jezusa, postanowi, że przy najbliższej okazji, kiedy będzie to już możliwe, skorzysta z sakramentu pokuty. Czesław Miłosz w książce pod tytułem Metafizyczna pauza mówi, patrz, w błocie taplają się kaczki. Gdyby one wiedziały, że parę metrów dalej jest staw z krystalicznie czystą wodą. Tak wielu z nas żyje w grzechu, jest rozrywanych wyrzutami sumienia, lękami. Gdybyśmy wszyscy zrozumieli, jak blisko są strumienie Bożego miłosierdzia w zasięgu naszej ręki, w zasięgu naszego serca. Nie pozwólmy, by te zdroje łask nie dotarły do naszych serc, nie dotknęły nas i nie uzdrowiły nas wewnętrznie. Jezu miłosierny, zmiłuj się nad nami, spraw, żebyśmy wszyscy skorzystali z tych upustów nieba, które w tych dniach są, jak obiecujesz siostrze Faustynie w dzienniczku, szczególnie szeroko otwarte.
Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu będą dzięki.